A teraz o paragonach. O paragonach, o których mówiłem, że będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o paragonach z panem Michałem Cylińskim-Mysławem, rzecznikiem prasowym Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. No właśnie, po co nam paragony? Takie pytanie można sobie zadać, wychodząc z każdego sklepu, mając kieszenie pełne paragonów. Najczęściej wyrzucamy je od razu, jednakże, no właśnie, paragon warto zabrać ze sobą, warto go trzymać. No ale po co tak naprawdę? Bo no tak. Wydawać by się mogło, że to są śmieci, do niczego niepotrzebne, zagracające nam torebki, kieszenie, powinniśmy je wyrzucić i tyle. A pan i Urząd Kontroli Skarbowej wraz z Izbą Skarbową po raz kolejny udowadniacie, że te paragony są nam jednak potrzebne. Tak, w tym roku Ministerstwo Finansów po raz kolejny organizuje akcję pod hasłem Weź Paragon. Ma ona na celu przede wszystkim uświadomienie konsumentom wszystkich korzyści związanych z pobieraniem paragonów fiskalnych. Przede wszystkim paragon fiskalny jest dowodem dokonania zakupu, a zatem stanowi dowód, który może zostać wykorzystany na przykład w przypadku postępowania dotyczącego rękojmi czy zwrotu towaru. No tak, to jest taki tak. Chyba najbardziej jasny powód, dlaczego trzymamy paragony, no bo wiadomo, że przy okazji zwrotu, czy też na przykład reklamacji, ten paragon musimy mieć. No i tak naprawdę wydawać by się mogło, że paragony powinniśmy zbierać tylko w przypadku jakichś takich rzeczy, na przykład butów, czy jakichś droższych rzeczy, które mogą nam się popsuć. Nie, oprócz tego paragony fiskalne na przykład stanowią możliwość porównania cen między różnymi oferentami na rynku. Także na przykład w sytuacji, jeżeli zostaniemy oszukani, paragon fiskalny stanowi dowód, który pomoże nam w dochodzeniu swoich praw. No to też się zgadza często przy kasach w dużych sklepach. Okazuje się, że na paragonie coś widnieje, czego my nie kupiliśmy. Tak. Jakbyśmy nie wzięli, to byśmy się oprócz tego pobierając paragon fiskalny, wspieramy uczciwą konkurencję i tak naprawdę zwalczamy szarą strefę. A zatem sprawiamy, że zapłacone przez nas podatki wpływają do budżetu i rozwijają nasze społeczeństwo. Czyli chce pan powiedzieć, że biorąc paragon tak naprawdę wpływa na dobrobyt naszego kraju? Tak, Ministerstwo Finansów chce jednoznacznie wskazać, że interesy konsumentów oraz interesy Skarbu Państwa są zbieżne i tak naprawdę dokonując takich małych wyborów konsumenckich wspieramy nasz rozwój społeczny. Czy są zbieżne, to myślę, że to jest temat na całkiem inną i dłuższą rozmowę, ale wróćmy teraz do tych paragonów. Idziemy do sklepu i tak naprawdę czy my mamy obowiązek upominania się o te paragony, czy powinniśmy żądać paragonu, czy to na przykład jest obowiązek sprzedawcy, żeby nam wciskał w rękę ten paragon? Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej, jest zobowiązany do każdorazowego wydania paragonu fiskalnego. Jednakże, jeżeli nie otrzymamy paragonu fiskalnego, mamy prawo domagania się jego wydania. I tak naprawdę taki jest cel akcji, żeby wskazać konsumentom ich uprawnienia. A czy może pan powiedzieć, gdzie w takim razie powinniśmy otrzymać paragon, a gdzie tego paragonu raczej nie dostaniemy? Jeżeli widzimy kasę fiskalną w sklepie, to możemy być pewni, że w tym miejscu powinniśmy każdorazowo otrzymać paragon fiskalny. Czy na przykład sprzedawcy na straganach, na przykład na rynku wildeckim, na placu wielkopolskim, oni też powinni mieć kasy? Część podatników jest zwolniona z tego obowiązku. Jest to uregulowane szczegółowymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. No właśnie, od 2004 roku, tak czytałem w informacji prasowej, którą państwo nam przysłaliście, od 2004 roku istnieje obowiązek rejestracji takich kas, tak? Nie. Akcja informacyjna Weź Paragon odbywa się od 2004 roku i od 2004 roku obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która reguluje tę kwestię. Jednakże już wcześniej był obowiązek posiadania kas fiskalnych i ewidencji normalnie na ich sprzedaży. Mhm. Czy może pan nam w takim razie podsumować od 2004 roku cały przebieg akcji, jak to wyglądało w latach poprzednich, ile kontroli przeprowadzono, czy też na przykład ile mandatów wyręczono, bo rozumiem, że to jest kara za to, jeżeli ktoś nie da tego paragonu. Tak, w ramach ubiegłorocznej akcji Weź Paragon, która była przeprowadzona w okresie lipca i sierpnia, Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu przeprowadził ponad 4,5 tysiąca czynności sprawdzających, w ramach których wydano ponad 1800 mandatów karnych. To strasznie dużo. Tak naprawdę to jest 1/3 kontrolowanych punktów otrzymała mandat. Tak, skala ujawnianych nieprawidłowości świadczy o tym, że konieczne jest ponawianie czynności kontrolnej i weryfikowanie wypełniania obowiązku przez sprzedawców. Mhm.
Ta akcja jest skierowana przede wszystkim według Pana do konsumentów, czy też na przykład do tych osób, które te paragony nam wydają? Akcja jest skierowana i do konsumentów, i do przedsiębiorców, albowiem prowadzone są działania m.in. we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, które mają na celu uświadamianie przedsiębiorcom ich obowiązków i doprowadzanie do sytuacji, której tak naprawdę obowiązki będą lepiej wykonywane. Mhm. To dobrze, to może przejdźmy teraz do tej chyba najmniej przyjemnej rzeczy. Co grozi sprzedawcom, jeżeli tego paragonu nam nie wydadzą? Niewydanie paragonu jest wykroczeniem skarbowym. Sankcja za popełnienie tego wykroczenia jest uregulowana w ustawie Kodeks Karny Skarbowy i mandat karny wynosi od 150 zł do aż kwoty 3000 zł. 3000 zł za niewydanie paragonu? Tak. To chyba strasznie dużo. Czasami, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli po raz kolejny zostanie stwierdzone, że sprzedawcy nie wypełniają swoich obowiązków, jest to zasadna kara. Mhm. To jest akcja letnia, lato już trochę trwa. Czy wie Pan, jak w tym roku akcja przebiega? Czy macie już jakiekolwiek dane dotyczące na przykład ukarania mandatem sprzedawców? Na pewno można stwierdzić, że świadomość przedsiębiorców oraz świadomość sprzedawców zwiększa się i można odnotować, już odnotowuje się z mniejszą ilość wykroczeń skarbowych. No właśnie. Można wskazać, że działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, a także skutki działań o charakterze kontrolnym i nakładanych sankcji przynoszą rezultaty. No właśnie. Okazuje się, że urzędnicy też edukują. Przykładem na przykład edukacji poprzez taki humor jest ten kubek. Nie wiem, czy Państwo go widzą, na pewno za chwilę Państwo go zobaczą. To jest kubek Nie bądź jeleń, weź paragon. No właśnie, nie bądź jeleń, weź paragon. Paragony rzeczywiście się przydają, jak to sam Pan stwierdził. Po pierwsze do poprawy dobrobytu całego naszego kraju, ale też to jest w tym takim naszym... Jest w interesie konsumenckim, no dlatego celem jest skazanie zbieżności tych dwóch interesów. Okej, myślę, że to jest bardzo cenna informacja. Bardzo dziękuję za wizytę dziękuję w naszym panu, studiu. Dziękuję Państwu. W naszym studiu gościem był pan Michał Celiński-Mysław, rzecznik Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Mam nadzieję, że przekonał Państwa do tego, żeby brać jednak paragony, że paragony to nie tylko śmieci, ale tak naprawdę, no właśnie, bilet do naszego lepszego życia. Drodzy Państwo, my powoli będziemy teraz kończyć, a za chwilę powracamy z przeglądem prasy.